Jak nowy wygląda dzisiaj Zamek Piastowski w Legnicy? Zabytek doczekał się gruntownego remontu. Naprawiono dach, wyczyszczono elewację, odrestaurowano portale i odnowiono dziedziniec. Prace trwały 4 lata i kosztowały około 7 milionów złotych. Relacja Andrzeja Lamparta. Zamek Piastowski jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych legnickich budowli. Powstał w XIII wieku. Później był wielokrotnie przebudowywany i niszczony, w tym przez pożar w 1945 roku. Po remoncie wygląda jak nowy. No i bardzo dobrze, i bardzo ładnie wyglądał, i tak dalej. Ten przód bardzo ładnie teraz, bo takie te drzewa były, widać wszystko. Inwestorem był Urząd Marszałkowski we Wrocławiu, a większość prac wykonano za pieniądze z Unii Europejskiej. Roboty, które przeprowadzono w ostatnich 4 latach, myślę o projektowaniu i robotach już wykonawczych, konserwatorskich, budowlanych, restauratorskich, pozwalają mi stwierdzić, że efekt, jaki został osiągnięty, jest efektem historycznym. Zamek, używając dawnego języka, ma dwóch panów. Część należąca do marszałka województwa dolnośląskiego została już wyremontowana. Prace nadal trwają w skrzydle należącym do prezydenta miasta. Po zabytku oprowadzał nas dyrektor miejscowego gimnazjum. W tym roku dostaliśmy 900 tysięcy złotych na inwestycje. 150 tysięcy dostaliśmy dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego. 130 tysięcy dotacji celowej od pana ministra kultury, pana Zdrojewskiego. I gmina Legnica dała ponad 600 tysięcy. Remontowana wieża świętej Jadwigi zostanie udostępniona dla zwiedzających. Gotowa jest już klatka schodowa oraz taras widokowy. Konserwatorzy wkrótce zajmą się cennymi freskami w tak zwanej zielonej komnacie. Będzie ona główną atrakcją. Nas zaciekawiły ślady pozostawione przez dawnych wandali. 1669, XVII wiek. Wandale? Wandale, XVII-wieczni wandale. Legnica, Andrzej Lampart.